Gdybym miał streścić kordiana w kilku zdaniach, powiedziałbym, że to opowieść o ironicznym disowaniu absolutnie wszystkiego. Poprzez kordiana słowacki szkaluje m.in. Mickiewicza, Polaków, przywódców Powstania Listopadowego, a nawet papieża. To też opowieść o tym, że życie faktycznie jest jak pudełko czekoladek, tylko takich przeterminowanych i to kilka dobrych lat. Nigdy nie wiesz, na jakie kolejne rozczarowanie trafisz. Zaciekawieni? Czas na kolejny odcinek programu Lektury bez cenzury, w którym spróbuję udowodnić Wam, że lektury wcale nie muszą być nudne. Na początek chciałbym poprosić Was o zostawienie subskrypcji, jeśli oglądacie to na YouTubie, lub obserwacji, jeśli słuchacie w formie podcastu, ale tylko w przypadku, gdy ten odcinek się Wam spodoba. Także zostańcie do końca i potem zdecydujcie. Czy słyszeliście kiedyś o konflikcie pomiędzy Thomasem Edisonem i Nikolą Teslą? Ten drugi w 1882 roku przyjechał do Nowego Jorku, by przedstawić Edisonowi swój pomysł z prądem zmiennym. Uznany wynalazca wyśmiał jednak młodego naukowca. Ale jednocześnie dał mu pracę i obiecał ogromny hajs za usprawnienie tzw. prądnic Edisona. Jak być może wiecie, Tesla wykonał swoją robotę znakomicie, ale Edison to olał i kasy nie wypłacił, dlatego też Tesla postanowił poszukać sponsorów, by rozwinąć technologię prądu zmiennego. Jak się Edison o tym dowiedział, to zaczął na chłopaka strasznie najeżdżać i robić mu czarny PR, żeby zdyskredytować swojego potencjalnego konkurenta. Bardzo podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Mickiewicza i Słowackiego. Po powstaniu listopadowym obaj panowie znaleźli się w Paryżu. Adam był już wówczas bardzo znanym i uznanym poetą. Można wręcz powiedzieć, że stworzył wokół siebie sektę wiernych wyznawców i orędowników jego wizji. Z kolei, 11 lat młodszy Słowacki, dopiero rozpoczynał swoją karierę i, chociaż przed pojawieniem się w Paryżu, wydał anonimowo kilka wierszy. To dopiero w 1832 roku zdecydował się wydać dwa tomy poezji, sygnowane własnym nazwiskiem. I wtedy to Mickiewicz, podobnie jak Edison, postanowił rozprawić się z potencjalnym konkurentem i zawczasu zgasić słowackiego jak peta. O poetyckim debiucie Julka Adam powiedział: Gmach piękną architekturą stawiony jak wzniosły kościół, ale w kościele Boga nie ma. Innymi słowy, Mickiewicz powiedział, że słowacki jest bez a jego teksty to grafomania a że wszystkie słowa Mickiewicza odbierano jako święte, to potem niejako z automatu dzieła Słowackiego były postrzegane jako totalnie beznadziejne. Oliwy do ognia dodał też fakt, że Mickiewicz w trzeciej części Dziadów pod postacią doktora, czyli jednego z przedupasów senatora, umieścił Augusta Beku, czyli nieżyjącego już wówczas ojczyma Słowackiego. Konflikt pomiędzy przyszłymi wieszczami narodowymi był tak ostry, a kult Mickiewicza tak twardy i bezmyślny, że Słowacki pod koniec grudnia 32 roku wyemigrował do Genewy. Nie jeden młody chłopak po takim zdisowaniu pewnie by się załamał i rzucił pisanie w cholerę, ale nie słowacki. 24-letni Julek tak bardzo chciał udowodnić Mickiewiczowi, że się myli, że wymyślił naprawdę sprytny plan. Jak możemy dowiedzieć się z listów, słowacki bardzo szybko napisał Kordiana, a potem wydał ów dramat w Paryżu w 1834 roku. I co ciekawe, wydał go anonimowo, ujawniając swoje nazwisko jedynie w modcie. I jak się okazało, po całym Paryżu rozeszła się plotka, że autorem Kordiana jest nie kto inny jak Adam Mickiewicz. I chociaż starszy z musiał to ciągle dementować, to jednak nie za bardzo chciałem mu w to wierzyć. Słowacki musiał czuć ogromną satysfakcję, gdy docierały do niego głosy z Paryża. Tym jednym prostym trikiem udowodnił, że mimo tak młodego wieku jest w stanie równać się swoim stylem i talentem do Mickiewicza, a wszelkie krytyczne głosy w jego stronę były jedynie czarnym PR-em. Trudno się jednak dziwić, że ówcześni polscy emigranci przypisywali autorstwo Kordiana Mickiewiczowi, bo w dramacie jest cała masa nawiązań do różnych dzieł Adama. I jak to bywa u Słowackiego... Nawiązań ironicznych. W różnych miejscach kordiana możemy dostrzec zmodyfikowane fragmenty stepów akermańskich, wiersza Droga nad przepaścią w czufutkale czy innych części sonetów krymskich. Z kolei scena przygotowania to ironiczne nawiązanie do drugiej części dziadów, a cały pierwszy akt to przerobiona czwarta część dziadów. Jednak najbardziej widoczną inspiracją są znów dziady, ale część trzecia. Co doskonale widać w scenie na szczycie Mont Blanc. Umiejscowienie Kordiana na najwyższym szczycie w Europie nie było przypadkowe. Po pierwsze, po przeprowadzce Słowacki mógł obserwować monglo z każdego miejsca w Genewie. Prawdopodobnie miał też widok na tę górę z wynajmowanego pensjonatu. A po drugie, będąc na wysokości ponad 4800 metrów nad poziomem morza, jest się przecież bliżej nieba niż inni ludzie. Nic więc dziwnego, że Kordian także poczuł boską obecność. Kordian, tak jak Konrad z trzeciej części Dziadów, rozpoczyna swoją improwizację od stwierdzenia własnej samotności. Do tej pory szukał jakiegokolwiek celu w życiu, będąc z innymi ludźmi, jednak strasznie się na wszystkich zawiódł. Cel odnalazł dopiero wówczas, gdy udał się na szczyt góry, gdzie nie słychać już ludzkich głosów, tylko ich myśli i modlitwy kierowane do Boga. Prawdopodobnie ze względu na niskie stężenie tlenu na tej wysokości, Kordianowi upzdurało się, że posiada wielką siłę i wielką moc, porównywalną z mocą Boga. Był przekonany, że jednym skinieniem ręki jest w stanie nie tylko wywoływać lawiny, ale też tworzyć gwiazdy i kierować nimi według swojego uznania. Co więcej, tak jak Konrad zażądał od Boga rzędu dusz, tak też Kordian zapragnął być przywódcą narodu, wedrzeć się do umysłów Polaków i poprowadzić ich do wolności. A ponadto Kordian, tak jak Konrad, czuł się znacznie lepszym od zwykłych śmiertelników. Zresztą sam o sobie mówił, że jest piękny jak posąg. I że wykorzysta swoją wielką moc, by rozbudzić emocje rodaków i natchnąć ich do aktywnego działania. Kordian w swojej improwizacji nawiązuje też do widzenia księdza Piotra, gdzie Polska została nazwana Chrystusem narodów. Chłopak ma jednak nieco inną propozycję i uważa, że Polska powinna być Winkelridem narodów. Kim? Arnold Winkelried to szwajcarski bohater z bitwy pod Sempach z 1386 roku. Jako, że Szwajcarzy nie mogli się przebić przez linię wrogiej austriackiej piechoty, Winkelried rzucił się swoim ciałem na włócznie. Ten szalony manewr pozwolił Szwajcarom skutecznie zaatakować i wygrać bitwę, choć Winkelried stracił przy tym życie. Ale czy na pewno? Wszystko wskazuje na to, że Winkelried tak naprawdę nie istniał. Żadne kroniki z XIV czy XV wieku o nim nie wspominają, no a taki bohaterski czyn raczej odbiłby się szerokim echem. Nazwisko Winkelrida w kontekście bitwy pod Sępach pojawia się dopiero w XVI wieku a ta zmyślona historia nabrała rozpędu jakieś 200 lat później. Dla Szwajcarów Winkelried stał się ważnym symbolem narodowym, który pokazuje, że prawdziwym patriotą jest ten, kto jest gotowy poświęcić swoje życie dla dobra ojczyzny. Kordian zaś sugeruje, że to Polska ma być Winkelriedem dla innych narodów. A to oznacza, że Polacy powinni zbrojnie wystąpić przeciwko cerowi i chociaż to najpewniej doprowadzi do ich unicestwienia, to jednocześnie ich działanie osłabiłoby siłę zaborcy, co w konsekwencji natchnęłoby inne narody do walki o wyzwolenie. Podjarany tą wizją Kordian poleciał na chmurce wprost do Warszawy, by zrealizować ideę winkelridyzmu, i zawiązać tytułowy spisek koronacyjny. W maju 1828 roku car Mikołaj I przybył do Warszawki, by w katedrze św. Jana koronować się na króla Polski z rąk urzędującego wówczas prymasa. Choć dobrze jest wiedzieć, że nie jest to zgodne z faktami, bo ze źródeł historycznych wynika, że koronacja miała miejsce w izbie senatorskiej na zamku królewskim i car sam sobie tę koronę wziął. Koronacja w katedrze i udział prymasa to więc zwyczajna złośliwość słowackiego i znak jego niechęci do kościoła, o czym powiemy sobie nieco później. Po uroczystej koronacji zarządzono w katedrze św. Jana 40-godzinne nabożeństwo w intencji nowego króla. Korzystając więc z okazji, grupa spiskowców spotkała się w podziemiach świątyni, gdzie znajdowały się groby polskich królów. No tylko że nie, bo przecież szczątki królów są w Krakowie na Wawelu. Ale wiecie, Słowacki był mistrzem ironii romantycznej, więc mógł zrobić co mu się żywnie podobało. Tak jak Konrad z trzeciej części dziadów próbował przekonać Boga, że rozsądnie byłoby mu powierzyć władzę nad narodem, tak też kordian w przebraniu podchorążego strzelił przemowę życia, próbując przekonać spiskowców do zamachu na Cara i jego rodzinkę. Mówił: Słuchajcie, Typia, że trzeba się zebrać i całą kupą napaść na zamek królewski. Już przecież dostatecznie długo jesteśmy zniewoleni. Trzeba się zemścić, trzeba skorzystać z okazji, że mamy Cara tuż pod nosem, że możemy go ubić. Ja was tam zaprowadzę. To idzie ze mną palec pod budkę. Całą zabawę postanowił jednak przerwać prezes, który powiedział, że to bardzo nieładnie, że tak rycerze nie postępują. A poza tym w Polsce jest taka zasada, że król jest nietykalny, więc proszę schować zabawki i wymyślić inną zabawę. Prezesowi wtórował ksiądz, mówiąc, że to nie po chrześcijańsku i że jak Pan Bóg to zobaczy, to się bardzo pogniewa i będzie karać wszystkie niegrzeczne dzieci. Kordian miał jednak gdzieś zdanie starszych. Był przekonany, że po swojej przemowie rodem z Bravehearta wszyscy skoczą za nim w ogień. Zaproponował więc głosowanie. Kto był za zamachem, miał rzucić na stół kulę, a kto przeciw, miał rzucić grosz. Jakież musiało być zdziwienie Kordiana, gdy okazało się, że z kretesem przegrał głosowanie. A że wtedy nie znano pojęcia reasumpcji, to chłopak stwierdził, że się obraża, że nikogo nie potrzebuje i że jak tak, to on sam pokona Cara. Bitwa na argumenty pomiędzy Kordianem a Księdzem i Prezesem, którego swoją drogą możemy identyfikować z Julianem Ursynem Niemsewiczem, to przykład romantycznej walki pomiędzy starym i młodym pokoleniem. Słowacki, tak jak wielu innych romantycznych poetów, uważał, że młodość to przyszłość, młodość to wolność. Młodość to nadzieja. Starzy zaś nie powinni mieć już nic do gadania, bo są tylko hamulcowymi i słuchanie ich nie przyniesie niczego dobrego. I tak też właśnie było. Kordian jakimś cudem wkręcił się do straży w zamku królewskim i korzystając z tego, że nikogo nie było w pobliżu, zmierzał samotnie w kierunku carskiej sypialni. Plan zamachu na cara kompletnie się jednak nie powiódł, bo całą drogę przebył wraz ze strachem i imaginacją które były uosobieniem jego niezbyt bohaterskiej duszy. Z jednej strony bardzo pragnął przysłużyć się ojczyźnie, ale z drugiej strony wiedział, że zabijając cara skazuje też samego siebie na śmierć. Kordian wahał się praktycznie do ostatniej chwili, a po serii naprawdę srogich halucynacji, padł nieprzytomny przed samymi drzwiami sypialni. Potem trafił na chwilę do szpitala dla obłąkanych, przeskoczył na koniu piramidę bagnetów, wyspowiadał się, stanął przed Plutonem egzekucyjnym i właściwie nie wiadomo, czy wyrok wykonano, czy też nie. Porównując Mickiewiczowski mesjanizm i winkelrydyzm Słowackiego, można dojść do wniosku, że są to koncepcje wzajemnie sprzeczne. Najważniejszą różnicą jest to, że Julek zachęcał do aktywności i natychmiastowego działania, a Adam uważał, że należy przyjąć cierpienie i biernie czekać na Zbawiciela Narodu. Ale czy na pewno? No cóż, wiele wskazuje na to, że Słowacki nie do końca zrozumiał, o co w mesjanizmie chodzi. Mickiewiczowi nie chodziło o to, że tak jak Chrystus biernie poddał się niesłusznej karze, tak i Polska musi swoje wycierpieć i nic się z tym nie da zrobić. Poprzez trzecią część dziadów wieszcz chciał pokazać, że Powstanie Listopadowe nie było pozbawione sensu, bo w pewnym momencie Polska, tak jak Chrystus, wstanie z grobu i będzie przykładem dla innych narodów. I choć kolejne powstanie będzie możliwe dopiero, gdy pojawi się ten słynny 44. To jednak Mickiewicz nigdy nie twierdził, że dopóki go nie ma, to trzeba siedzieć z założonymi rękami i biadolić, jak to ciężko jest pod carskim butem. Wręcz przeciwnie, konieczna jest aktywna przemiana duchowa Polaków, żeby w każdej chwili byli gotowi na kolejny niepodległościowy zryw. Tak więc zarówno u Mickiewicza, jak i u Słowackiego Polska powinna swoje wycierpieć i metaforycznie umrzeć. Różnica polega na tym, że według Adama naród prędzej czy później podniesie się sam i pokaże innym narodom drogę do wolności, a według Julka ofiara Polaków natchnie inne narody do walki o wyzwolenie, a Wskrzeszenie Polski będzie jakby przy okazji. Mało tego. Winkelriedyzm jest w swoich założeniach bardzo podobny do innych, wcześniejszych poglądów Mickiewicza zaprezentowanych w Konradzie Walenrodzie. Jak pewnie wiecie, wielki mistrz zakonu krzyżackiego tak naprawdę był litewskim agentem, który postanowił rozwalić zakon od środka, stosując nieczyste i niehonorowe zagrywki. A przecież Kordian też chciał dokonać niezbyt rycerskiego zamachu na nowego króla Polski. O tym, że Słowacki dostałby pałę z kartkówki z wiedzy o Mickiewiczu, dowiadujemy się także z prologu. Pierwsza osoba, którą możemy utożsamiać z Mickiewiczem i jego wyznawcami, zwraca się do Boga, by zesłał na naród sen. Za dużo już było tego machania szabelką, teraz to potrzeba spokoju, wytchnienia, odpoczynku. I taki właśnie powinien być cel poezji: dbać o to, by nikt nie zakłócił wiecznego spanka. Druga osoba prologu to z kolei obraz zagorzałych hejterów Mickiewicza, którzy twierdzili, że poeci to tylko gadać potrafią i nie ma z nich żadnego pożytku. Zaś trzecią osobą jest sam Słowacki, starający się pokazać jeszcze inną drogę. Jego zdaniem poezja jest absolutnie kluczowa, by podtrzymywać pozytywne mity narodowe. Co w pewnym momencie przerodzi się w kolejne, być może w końcu udane, powstanie. Zresztą, ideę poety pobudzającego naród do postaw patriotycznych, Słowacki zaprezentował także w modcie, zaczerpniętym z lambra. Przy czym nie sposób nie zauważyć, że kordian no, nie jest najlepszym wzorem do naśladowania, bo okazało się, że jego zapał był kruchy jak. Reputacja influencerów. Śmiało można stwierdzić, że metamorfoza Cordiana na szczycie Mont Bleu była jedynie połowiczna. Niby chłopak poszukujący jakiegokolwiek celu w życiu przemienił się w bojownika marzącego tylko o wyzwoleniu ojczyzny. Niby poczuł w sobie siłę lwa i chciał zostać przywódcą narodowego powstania. Niby był zdeterminowany, by przeprowadzić zamach na cara, niezależnie od tego, czy będzie miał poparcie spiskowców, czy też nie. Szybko okazało się jednak, że ta spektakularna metamorfoza była jedynie powierzchowna. Pomimo chwilowego poczucia wyższości i chęci do działania, Kordian tak naprawdę wciąż był słabym i niepewnym chłopaczkiem. To trochę tak, jakby ekipy remontowe z tych wszystkich programów telewizyjnych niby odpicowały cały dom czy mieszkanie, i wszystko niby wygląda jak nowe. Ale tak naprawdę to wciąż brudne i zagrzebione ściany, przykryte po prostu karton gipsem. Dlaczego kordian jest tak mało bohaterski? W koncepcji próbujących to wyjaśnić jest całkiem sporo. Jedni badacze sugerują, że chłopak miał być odzwierciedleniem ówczesnego pokolenia młodych. Choć doszło do powstania listopadowego, to jednak nie udało się zachęcić wszystkich do walki o niepodległość. Gdyby młodzi ludzie nie byli tak niezdecydowani jak kordian, to być może Polska odrodziłaby się wcześniej. Zresztą nie pomagało też to, że przywódcami powstania byli starzy ludzie, którzy nie potrafili odpowiednio pokierować młodymi. Inni badacze postulują, że Słowacki chciał tylko przekazać pewien koncept, ale nie chciał pisać historii na nowo choć w rzeczywistości podczas koronacji faktycznie były planowane co najmniej dwa zamachy na cara Mikołaja I, to żaden z nich nie doszedł do skutku, a sam car żył jeszcze długie lata. Jeszcze inni badacze przypominają, że spisek koronacyjny to przecież pierwsza część trylogii Kordiana. Możliwe więc, że winkelrydyzm faktycznie miał być tylko ironiczną parodią mesjanizmu, a w dwóch kolejnych częściach Słowacki chciał przedstawić jeszcze inną koncepcję, co należałoby robić po nieudanym powstaniu listopadowym, i jak przygotować się na kolejne? Co ciekawe, dwie kolejne części kordiana były już najprawdopodobniej napisane i gotowe do wydania, ale z bliżej nieokreślonych powodów Słowacki wziął i je spalił. Może po prostu nie wytrzymał fali hejtu? Bo wiecie, Słowacki interesował się ironią romantyczną. W dużym skrócie chodzi w niej o to, że autor ma absolutną kontrolę nad swoim dziełem i może z nim zrobić, co mu się żywnie podoba. I tak w kordianie na przykład Julek wziął różne dzieła Mickiewicza i przerobił je po swojemu. To samo zresztą zrobił ze swoją poezją. Niewykluczone więc, że Słowacki po prostu ironicznie zabawił się Kordianem, najpierw podsuwając mu pod nos Winkelrieda, a potem kładąc mu kłody pod nogi, tym samym pokazując mu, jakim jest nieudacznikiem. Problem w tym, że z założenia ironia romantyczna ma w sobie coś ukrytego i wymagającego wysiłku intelektualnego. A po upadku powstania, mało kto miał chęci na takie ironiczne zabawy. I pewnie dlatego mesjanizm miał tylu fanów, bo Mickiewicz prosto z mostu mówił, że Polacy są jak Chrystus i że tak jak on kiedyś powstaną z martwych, więc to cierpienie miało sens. Tymczasem Słowacki już od samego początku lubił znęcać się nad kordianem. Chłopak miał zaledwie 15 lat, gdy zaczął dostrzegać bezsensowność ludzkiej egzystencji. Kordian bardzo potrzebował jakiegokolwiek celu w życiu. Ale cokolwiek sobie wymyślił, to nie potrafił zaangażować się w to na 100%. Był zakochany w Laurze, która miała mnóstwo innych adoratorów, a tym samym kordiana trochę zlewała i bawiła się jego uczuciami. A były to idealne warunki, by stać się typowym, nieszczęśliwie zakochanym gościem na wzór Wertera czy Gustawa z czwartej części dziadów. No tylko, że nie, bo co prawda kordian podjął ostatnią próbę zwrócenia na siebie uwagi Laury. Ale gdy to się nie powiodło, to już totalnie odpuścił. Niby jego wierny sługa Grzegorz próbował wzbudzić w nim patriotyzm, opowiadając mu historię o chłopaku, który wybił się na szyciu butów psom, o wyprawie Napoleona, czy o Kazimierzu, który poświęcił swoje życie dla dobra ojczyzny. No ale Kordian w pewnym momencie przestawał słuchać i wracał do swoich rozmyśleń o bezcelowości życia. Kordian nie przyjmował też do wiadomości, że przecież ma dopiero 15 lat, więc ma prawo jeszcze nie wiedzieć, co będzie robił w życiu i jak potoczą się jego losy. No, ale chłopak był przekonany, że nic go już więcej w życiu dobrego nie spotka, dlatego też postanowił zakończyć swoje męki i pójść w ślady swojego znajomego, strzelając sobie w łeb. Tyle, że nad wszystkim czuwał ten ironista słowacki, który nie dość, że po interwencji waru anulował samobuja, to jeszcze wysłał Kordiana, by poszukiwał celu w życiu podczas podróży po Europie. I wtedy to okazało się, że życie jest jak pudełko, bardzo niedobrych czekoladek. W cokolwiek Kordian by się nie zaangażował, to spotykało go totalne rozczarowanie. W ten sposób przekonał się, że światem rządzą pieniądze że jak nie masz kasy, to żadna kobita cię nie będzie chciała. Czego doskonałym przykładem było zachowanie Violetty. Zobaczył też, że naprawdę piękny jest wyłącznie świat wykreowany przez poezję, a świat rzeczywisty jest... beznadziejnie beznadziejny. Ale chyba największe rozczarowanie spotkało Kordiana w Watykanie podczas audiencji u samego papieża. Rozmowa między nimi była bardzo dziwna, bo właściwie doszło do zamiany ról. Kordian niczym papież dysponował relikwiami, czyli polską ziemią, a papież niczym zwykły człowiek gadał o jakichś zabytkach i tym, co fajnego można zobaczyć w Rzymie. A na odchodne Kordian usłyszał, że przecież władza jest dana od Boga i Polacy mają się dostosować do aktualnych warunków politycznych, bo Bóg tak chciał. A jeśli zdecydują się podnieść rękę na nowego władcę, to za karę papież rzuci na wszystkich Polaków ekskomunikę i będzie po zabawie. Czemu Słowacki tak ostro pojechał po papieżu? W czerwcu 1832 roku panujący wówczas papież Grzegorz XVI ogłosił encyklikę Cum Primum, skierowaną przede wszystkim do polskiego duchowieństwa. W piśmie tym papież poprzez odpowiednie interpretowanie Biblii udowadniał, że bunt przeciwko legalnie wybranej władzy jest strasznym grzechem. Jego zdaniem każda władza pochodziła od Boga, więc walka z władzą to jednocześnie walka z samym Bogiem. A tym samym zdecydowanie potępił Powstanie Listopadowe i fakt, że większość polskiego duchowieństwa stanęła po stronie powstańców. Słowacki, rozgoryczony takim obrotem spraw, postanowił w swoim dramacie przedstawić papieża jako osobę, która ma Polaków głęboko w poważaniu i sprzyja rosyjskiemu reżimowi. A przy okazji była to szpilka w Mickiewiczowi. No bo ten wielki wierszcz narodowy tak pięknie mówił o Polsce, jako o Chrystusie narodów, tak bardzo próbował uświęcić wielkie cierpienie Polaków, tak intensywnie kreował Polskę na naród wybrany. A tymczasem przedstawiciel najwyższej władzy kościelnej stwierdził, że Polacy mają się cieszyć, że rosyjski car w ogóle chce zostać ich królem i mają to uszanować. Zresztą wszelkie nawiązania biblijne w Kordianie to podszczypywanie Mickiewicza, który nawet chyba trochę za bardzo był zapatrzony w mistycyzm i religijność. Słowacki stanął jednak w obronie najwyższego. Nie chciał zgodzić się z poglądami Konrada, który w wielkiej improwizacji szkalował Boga, mówiąc, że myli się ten, kto nazywa go miłością. Bo skoro stwórca pozwolił na tak wielkie cierpienie Polaków, to nie ma w tym żadnego współczucia, a jedynie zimne, wyrachowane i racjonalne działanie. Z kolei w kordianie wyrachowaniem i racjonalnością wykazuje się przede wszystkim szatan. To on przychodzi do szpitala dla obłąkanych i pokazuje chłopakowi dwóch dziwnych typów. Pierwszy z nich uważał, że jest krzyżem, do którego przybito ciało Chrystusa. A drugi cały czas trzymał rękę w górze, żeby przypadkiem niebo nie spadło nikomu na głowę. Diabeł poprzez tych dwóch typów chciał zanegować chrześcijańską ideę ofiary za innych oraz udowodnić, że jednostkowe poczucie wyższości nad innymi jest po prostu złudne. O tym, że w XIX wieku na Ziemi rządziły szatany dowiadujemy się także z przesiąkniętego ironią romantyczną przygotowania. W noc sylwestrową 1799 roku nieczyste moce spotkały się w Karpatach w chacie czarnoksiężnika Twardowskiego. Jako, że diabłom bardzo zależało na utrzymywaniu kontrolowanego chaosu, postanawiają skorzystać z okazji, że w tę jedną jedyną Noc. Boska moc najwyraźniej ma poważne zakłócenia i stworzyli ludzi, którzy poprzez swoje nieudolne działania w przyszłości doprowadzą do upadku powstania, a tym samym do utrzymania diabelskiego porządku świata. Przedstawiciele sił nieczystych wyciągają więc z kotła kolejnych przywódców powstania listopadowego. I tak mamy generała Chłopickiego, który wbrew swojemu nazwisku wcale nie był przychylny chłopom, a do tego został określony jako człowiek bez zdolności strategicznych. Książę Czartoryski był przesadnie ostrożny i niewłaściwie określał szanse Polaków. Generał Skrzynecki nie bardzo lubił militarne potyczki i wolał się bronić zamiast atakować. Niemcewiczowi zarzucano zbyt konserwatywną postawę i brak jaj do odważniejszych ruchów. Lelewel z kolei za dużo myślał, a za mało robił, a generał Krukowiecki, który podpisał akt kapitulacji powstania, został uznany za zdrajcę narodu. I wydaje się, że zarzuty słowackiego względem przywódców powstania nie są wyssane z palca. W styczniu 1831 roku, czyli niedługo po wybuchu powstania, Wieszcz rozpoczął pracę w biurze dyplomatycznym księcia Czartoryskiego. Co prawda, dwa miesiące później wyjechał z misją dyplomatyczną do Londynu, więc nie brał czynnego udziału w walkach, ale przez jakiś czas był blisko przywódców powstania i mógł widzieć, jakie błędy popełniono. W kontekście przygotowania zastanawiające są dwie kwestie. Po pierwsze, czemu szatany mówią o przełomie wieków, skoro wiek XIX rozpoczął się w 1801 roku, a nie w 1800? A po drugie, jak ta scena ma się do reszty Kordiana? Co do pierwszej kwestii, to ja jestem na tyle stary, że pamiętam jeszcze ogromną ekscytację spowodowaną zbliżającym się rokiem 2000: wszystkie komputery na świecie miały nagle przestać działać, Miało być jakieś wyładowanie na słońcu, jakieś końce świata i tak dalej. A rok później już takich cyrków nie było. Ludzie lubią okrągłe liczby, nie dziwię się więc, że Słowacki umieścił akcję w dniu, gdy na końcu daty miały pojawić się dwa zera. Z kolei co do kwestii sensu przygotowania, tak jak już wcześniej sobie mówiliśmy, spisek koronacyjny miał być pierwszą częścią trylogii. Możliwe więc, że scena ta miała być zapowiedzią kolejnych części z Kordianem w roli głównej. Na koniec muszę się Wam do czegoś przyznać. Całe życie myślałem, że Słowacki może i wielkim poetą był, może i nazywamy go wieszczem narodowym, ale jednak trzeba go traktować jako gościa, który nie dorasta Mickiewiczowi do pięt. I dopiero podczas szukania materiałów do tego omówienia zrozumiałem, że to Adam robił Julkowi pod górkę i stosując czarny PR wmówił mi, że Słowacki był gorszy. A tymczasem okazuje się, że twórczość słowackiego jest wielowymiarowa i przesiąknięta ironią romantyczną oraz że trzeba się naprawdę wysilić, by wyłapać te wszystkie przemycone smaczki. Tak więc ja oficjalnie przechodzę do Timu Słowackiego. Kordian zaś to przykład na to, że w dawnych czasach literatura pełniła nie tylko funkcje estetyczne, ale także polityczne i patriotyczne. Można wręcz powiedzieć, że Słowacki był prekursorem dzisiejszych kanałów komentarzy, bo w Kordianie bardzo ostro wypowiedział się na temat Mickiewicza, papieża, powstania czy młodego pokolenia Polaków. Dajcie znać w komentarzach, którego z wieszczów narodowych szanujecie bardziej. Mickiewicza czy Słowackiego? I dlaczego? A potem sięgnijcie po kordiana i zobaczcie, jak można kogoś zdisować, nie używając ani jednego wulgaryzmu. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę i zasubskrybować ten kanał, bo kolejne omówienia lektur już niebawem.